Najgorsze pytania odpowiada wdowa. Czy miłości i nienawiści jest blisko do siebie? Może być. Może to się, mogą się szybko spotkać. Czy koncept album o pracy prawniczki to byłaby ciekawa płyta? No nie, wszyscy zasnęliby na drugim kawałku. Na drugim, co ja mówię, intro by już... Wszystkich pokonało. Było skipowane. Za kogo wydałabyś prędzej syna, gdyby wiek się zgadzał? Mhm. Za Ryfę czy za Renę? Mam tylko taki wybór. Za Ryfę. Okej. Okay. Ulubiony kawałek z Coolboya Q. Studio. Nie, dobra, fantasy. Czy wolność słowa może być absolutna? Wolność słowa powinna być absolutna, ale nie mylmy tego z obrażaniem kogokolwiek. Kiedy pierwszy raz w życiu miałaś kajdanki na rękach? Kajdanki? Nie, 28 lat, 30. Nie wiem, zaraz po ślubie. To była taka bezpieczna odpowiedź, że na planie klipu kapcza. Ale okej, okay, skoro wolisz tak. Co najbardziej lubisz u siebie? Poczucie humoru swoje lubię, tylko ja się z niego śmieję. Ze swoich żartów. Byłabyś gotowa nagrać płytę z Kasią Nosowską? Ojej, tak. No, jutro. Dzisiaj. Za chwilę. Gucci, Fendi czy Prada? W ogóle mnie to nie interesuje w życiu. Czy jak tak myślisz o kawałku Cypher, mhm, wiele miesięcy po jego premierze, to brakuje ci w nim Oliwki i Leosi? Tak. Dlaczego dużym wytwórniom tak słabo idzie z rapującymi dziewczynami? Dużym wytwórniom chyba dobrze idzie z rapującymi dziewczynami. No myślę, że Głowa czy Adma powiedziałyby inaczej. Rzeczywiście. Może dlatego, że idzie im lepiej z rapującymi dziewczynami, którym mężczyźni piszą teksty, albo które mogą oprócz rapu zaoferować też kontrowersyjne walory wizualne. Jak twój mąż radzi sobie z hejterami twoimi? Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek musiał sobie radzić, ale chyba ma ich w nosie. Mam nadzieję, bo ja mam. Co jest najtrudniejsze w pisaniu piosenek dla kogoś? Dedykowanych? To masz na myśli? Nie, takich, że piszesz komuś tekst, a ktoś go wykonuje. Dla kogoś. Próba wyobrażenia sobie, jak to będzie brzmiało z ust danego wykonawcy. Czy to pasuje do niego w jakikolwiek sposób. Jak byś zareagowała, gdyby twoja mama chciała wydać książkę Jak wychować raperkę? Najpierw zapytałabym ostrożnie, czy uważa, że jej się udało wychować. Jeżeli odpowiedziałaby pozytywnie, to bym czekała na te wszystkie smaczki z dzieciństwa, których nie pamiętam. Czy zagrałabyś koncert w koszulce Konstytucja? Nie. Czy Polska jest państwem prawa? Nie. Jakich słów nie można wybaczyć? Nie można wybaczyć kłamstwa przede wszystkim. Niezależnie od tego, w jakie ładne czy brzydkie słowa jest ubrane. Po prostu kłamstwa się nie wybacza. Ja nie wybaczę. I na koniec, dlaczego przemocowi raperzy nie tracą słuchaczek? A czasem przeciwnie, zyskują ich. Nie wiem, może z tego samego powodu, dla którego popularnym Love Story jest 365 dni. Może z tego samego powodu? Może coś jest pociągającego w nich? Może panie myślą, że to są tacy niegrzeczni chłopcy, których można naprawić? Bo kobiety często mają taki syndrom, że chciałyby naprawiać tych zepsutych, tych złych. Ja mu pokażę miłość, ja go naprawię. Może z tego samego powodu? Nie wiem. Nie wiem. Dla mnie to jest nieakceptowalne. Mm-hmm. I na sam koniec, czego nauczył cię ojciec? Pomagania innym, pomagania skrzywdzonym, pomagania ludziom w potrzebie.
że należy, to jest właściwe.